spieszyłem się jak tylko mogłem, by przedstawić Państwu pana Józefa Molendę. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Pan Józef szefuje tutaj kuchni jednej z nadmorskich sopockich tawern i specjalizuje się w daniach rybnych, często już zapomnianych, takie jak to, prawda? To jest bardzo stare danie kaszubskie. Dzisiaj będziemy robić, Robercie, ikrę z dorsza z wątróbką. To jest ikra z dorsza. Tak, to jest ikra. Spójrzmy na nią, bo mało kto wie dziś, jak ona wygląda. To jest wątróbka drobiowa. I składniki, które potrzebujemy, to jest oliwa. Tu jest oliwa, cebula, czosnek, masło, sól, pieprz, brandy albo koniak. Jak rozumiem, że pewnie dawniej jednak używano winiaku. Starka, winiak. Albo starki, śmietanka i ciasto na placki ziemniaczane. Tak. Z tego wszystkiego coś kaszubskiego i przepysznego. Ta rymowanka była zamierzona. Zaczynamy od luzowania ikry. Zaczynamy od luzowania ikry z błony śluzowej i następnie od smażenia wątróbki, którą prosiłbym, żebyś ją odsmażył dwa razy. To ja już wątróbkę na patelnię, a pan, widzę, wkłada gumowe rękawiczki. Tak, gumowe rękawiczki. To czynność, luzowanie ikry to czynność prawie że chirurgiczna, a ja będę smażył wątróbki dwa razy, ponieważ wątróbki z dorsza mają bardzo dużo tłuszczu. To jest tran, prawda? Tran. Trzeba je odtłuścić, raz odsmażyć, oblać tłuszcz i jeszcze raz rzucić na patelnię. Dobrze, to się smaży, a pan już jest gotowy do zdejmowania błony. Zobaczmy, jak to się robi. Bardzo precyzyjna czynność. Nacinamy jedną początek. Aha, i drugą, woreczka. Drugą tępym ostrzem noża prosiłbym sobie ją delikatnie, bardzo. Tak, żeby nie uszkodzić tej błony, tylko żeby to wszystko nam wyszło. Żeby nam wyszło, a żeby błona nie znalazła się w potrawie. Tak, błona w potrawie to brzmi przerażająco. Sprawdźmy, co z wątróbkami na patelni. Jeszcze powinny dużo więcej tranu puścić. Piękna. Przepraszam, to jest po prostu kawior, prawda? Polski kawior. Czy jego też w postaci surowej można jeść, czy raczej nie? Wolałbym nie. Za tłusty jest, tak? Tłusty, ale wolałbym nie. Łosoś jest polską szynką, to nazwijmy sobie naszym polskim kawiorem. Bałtyckim kawiorem. Bałtyckim kawiorem. Ja zerknę, czy te wątróbki się nadają już do zdjęcia z patelni. Chyba tak. Chyba można już je zdjąć. Do pierwszego smażenia. Do pierwszego smażenia. I proszę zobaczyć, ile się tutaj wytopiło z tego tłuszczu. Ten tłuszcz rzeczywiście ma zapach tranu. Zapach tranu jest nam niepotrzebny. Czyli można go dać dzieciom za karę niegrzeczną. Bo dzieci, jak wiadomo, muszą pić tran. Czyli co, to zdejmujemy i już... Całkowicie zdejmujemy. I jak najmniej tego tłuszczu jak się znalazło tłuszczu na patelni. I teraz drugi raz będziemy odsmażali. Również ten tłuszcz jest nam niepotrzebny. A tłuszcz co, wylejemy? Ten tłuszcz odlejemy, wylejemy. Odlejemy na piasek i tutaj może urosną nowe wątróbki z dorsza w tym miejscu. Ja myślę, że to żadna zbrodnia wylać tłuszcz z dorsza ja na myślę, piasek, że chyba bo nie. To w końcu plaża przy przystani rybackiej. I od razu można wrzucić Powtarzamy je? Drugą czynność i... Dobra, i teraz do mocniejszego zesmażenia. Do mocniejszego zesmażenia i również będzie podobna ilość tego tłuszczu jak przy pierwszym smażeniu. Wątróbki po raz drugi puszczają tłuszcz. Jak myślę, teraz czas na cebulę z czosnkiem. Na cebulę z czosnkiem, tak. To jakby pan siekał, bo nigdy nie potrafię tak zręcznie i zwinnie siekać jak prawdziwy szef. Och, te ruchy, proszę spojrzeć. Ćwiczę czasami w garażu, ale mi nigdy nie wychodzi, żeby to było aż tak pięknie. To będzie teraz przesmażane na patelni, najpierw na oliwie. Tak, już patelnię można wyłączyć. To ja włączę patelnię i odrobinę tutaj, odrobinę oliwy, tak? Odrobinę oliwki, nie za dużo. Dobrze, nie za dużo oliwki. I pod tym gaz. Tak, jest siekana cebula z czosnkiem. A Państwu radzę spojrzeć tutaj na patelnię, bo to jest drugie smażenie, a tego tłuszczu jeszcze więcej niż za pierwszym razem. Zostawmy to jeszcze chwilę, dajmy panu Józefowi posiekać wszystko jak należy. Za chwilę cebula z czosnkiem będzie smażona tutaj na oliwie. Tłuszcz mamy gorący i możemy już przesmażać cebulę z czosnkiem. Doskonale. A to już chyba nadaje się do zdjęcia. Już nadaje się do zdjęcia. Czyli co, mam to wsadzić do miseczki? Do miseczki, bez tego tranu, bez tego tłuszczu. Już się robi. Taką łyżką do szumowania będzie poręcznie, myślę. Jakby, o, właśnie, tak będzie lepiej. I co? Teraz trzeba do tego dolać. Teraz będziemy solić, pieprzyć i zalejemy to koniaczkiem. Zalejemy to brandy. No właśnie, tak. Ja wyprzedziłem czynności, ale o to dolewanie brandy mi najbardziej chodziło. Jeszcze odrobinka.
Jest. I proszę w takim razie dodać tam soli i pieprzu, a to na większym gazie się będzie tutaj smażyć. Tak jest. I to zostawiamy. Piękny zapach. Bukiet zapachowy, cudowna rzecz. Rzeczywiście, prawda? Rzeczywiście ładny. Smażona. Przez dorsza przebił się. Przyjemny zapach dębiny. Piękna Zostawmy rzecz. To. Teraz na patelni znajdzie się masło. Już dokładnie wszystko wiem, co się dalej dzieje. Tak, mamy masło. I również niech się rozpuszcza. Dobrze. I w tym momencie już ikra. Dajemy ikrę. Z tego, co pamiętam, ona powinna odparować, zbić się w takie kuleczki, ale nie strzelać, prawda? Nie strzelać, tak. Nadmiar wody musi odparować i wtedy jest... W pewnych dziedzinach jestem naprawdę pojętnym uczniem. Wyciśniemy sobie sok z cytryny, który jest niezbędny. No tak, do ikry. Do ikry, w ogóle do ryb, prawda? Tak jak samo jak czosnek. Ryby kochają czosnek. Cytryny. Prosiłbym o zostawienie odrobinę tego soku, bo będzie mi potrzebny do ubijania, do zakwaszenia śmietany. Czyli teraz proszę sok bardzo. Cytryny do ikry. Dobra, wlej, dobra. A ja będę sobie już solił pieprzu. Gdzie tu jest leje? Tu jest. Trochę go zostało. Solimy, pieprzymy. Tak. A ja dolewam tę resztkę tutaj. Do śmietanki. Do śmietany. Przelewam to wszystko na miskę. Zaczynam ubijać śmietanę. A pan chyba zaczyna smażyć placki, bo tutaj na patelni nam się rozgrzewa. Czyli placki się smażą, śmietana się ubija. Wszystko jest pod kontrolą. Placki gotowe. Co teraz? Dalej, Robercie, połącz tą wątróbkę z ikrą, zamieszaj, a ja... Aha, ale spróbuję odrobinkę. Już no. A to wszystko na talerz. Teraz placki. Ja jeszcze potrzebuję proszę szpatułkę, żeby to wszystko ładnie wymieszać. I co dalej? Proszę nałożyć wątróbki. Z ikrą. Wątróbki z ikrą na wierzch każdego placka. Proszę bardzo. Nie. Pięknie. To jest brzydko. Pięknie. Specjalnie tak zrobiłem, żeby móc zjeść to, co spadło z placków. Pięknie. Ale to nie jest jakaś au cuisine, tylko stare kaszubskie danie, więc nie musi to wyglądać jak ikebana na talerzu. Myślę, na pewno że nie musi. Myślę, że śmietana tutaj jakiś śmietana. Akcencik. Doda temu właściwy. No i musimy jeszcze tutaj coś z tym koperkiem zrobić, prawda? Odrobina kopru. Tyle? Na śmietanie. Bardzo proszę. Ach, bardzo proszę, to państwo powinni spojrzeć, jak to przepięknie wygląda. Stary kaszubski przepis. Mam nadzieję, że udało mi się państwa przekonać, by odwiedzać Sopot również poza sezonem. To sensowna rzecz, tym bardziej, że często nawet w środku lata panuje tutaj podobna jak dziś pogoda. Kochajcie więc państwo stare kurorty i gotujcie takie potrawy, jak dziś pokazałem. Ja się już żegnam i zostawiam państwa sam na sam z czynnościami kuchennymi, które mam nadzieję sami podejmiecie. Kłaniam się, do widzenia.